Państwa, druk 1123, zmiany statutu miasta Krakowa. Referuje Pan Dominik Jaśko, więc bardzo proszę. I tutaj też mam wniosek o odstąpienie od drugiego czytania. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, to jest tym razem zmiana statutu uzgodniona z Prezesem Rady Ministrów. Poprzedni druk dotyczył propozycji zmiany, którą przedkładali Prezesowi Rady Ministrów do uzgodnień. W projekcie tym wprowadzamy to, co dawno powinno być tak naprawdę zrobione, czyli wprowadzamy system jednoczytaniowości projektów uchwał w większości sprawa, które dotyczą, które są poddawane pod obrady Rady. To ma dla myśli usprawnić działanie Rady, skrócić ten czas, który bardzo trafimy na procedury, a jednocześnie pozwolić w tych najważniejszych sprawach, które dalej zostają w systemie dwuczytaniowym, na to, abyśmy mogli więcej czasu poświęcić tutaj na sali obrad właśnie tym sprawom najważniejszym. W tym projekcie uchwały są przedstawione w katalogu takim enumeratywnym wszystkie te sprawy, które zostają dalej w trybie dwuczytaniowym. Jest to uchwalenie budżetu gminy, zmiany w budżecie, tak samo wieloletnia prognoza finansowa, zmiana i uchwalanie, uchwalenie studium warunkowych, kierunku zagospodarowania przestrzennego, uchwalenie programu gospodarczego, strategii polityk, sprawy podatkowe, opłat, i przekazanie sprawy majątkowe, przekazanie zarządu dużego, podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, ustalanie zakresu działania dzielnic, przekazywanie składników gminy, dla jednostek pomocniczych, podjęcie uchwały o wyborze sposobu prowadzenia form gospodarki komunalnej, podjęcie uchwały o wysokości ceny opłat albo sposobu ustalania ceny opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej na skorzystanie innych obiektów i urządzeń użyteczności. Ja sobie tak przeanalizowałem naszą pracę, wynika, że około 50% projektów uchwał będzie procedowane w trybie skróconym. Natomiast oczywiście Pan Prezydent w swojej opinii zaznaczył sprawę bardzo ważną, to znaczy problem z procedowaniem uchwał, które trwają w momencie zmiany statutu. I tutaj wydaje mi się, że musimy na Pana Przewodniczącego, ktoś mi teraz niestety nie ma, ale ja nie będę na ten temat rozmawiał. Czy tutaj jakiś się słyszy z Panem przemawiam? Chciałbym się odbyć taką dyskusję z przewodniczącym Rady Miasta i myślę też z Panem Sekretarzem, które z uchwał możemy zakończyć procedowanie w tej uchwale, a które z uchwał muszą poczekać na procedowanie do nowego trybu. Ja sobie to bardzo dziękuję. Przyjęłam. Ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że uchwały, które są obecnie procedowane, no drugie czytania, które będą uchwalane na tej sesji, ale te, które będziemy obradować, te, które będziemy dzisiaj procedować w pierwszym czytaniu na następnej sesji, to będzie ostatnia sesja, na której będziemy procedować według starego trybu. Te projekty uchwał zostaną podjęte bądź odrzucone, ale jakby procedura się zakończy podejmowania i od następnej sesji będziemy procedować, kolejnej sesji, tej sesji, która będzie pod końcu, będziemy już na razie procedować w nowym trybie. I tak naprawdę jest potrzebna jedna rzecz, żeby na kolejnej sesji nie było wprowadzanych odrębnych rady nowych uchwał w sprawie pierwszego, w trybie pierwszego czytania lub te projekty były od razu podjęte na jednej sesji, czyli wnioski odstąpienia. Ja sobie to tak wyobrażam, wydaje mi się, że ten problem, który tutaj prezydent zwraca uwagę i faktycznie trudno od użycia racji zostanie rozwiązany. Czyli na następnej sesji byśmy musieli skończyć procedowanie projektów uchwałowych ustalenia trybu wszystkich i już na kolejnej sesji podkręcającego rozpocząć nowego trybu. Oczywiście można też te sprawy modyfikować, prezydent może projektodawca może szczerać i składać je podobnie, ale wydaje mi się, że to będzie na prostu uzgodnienie. Co do reszty wątpliwości Pana Prezydenta, Pan Prezydent uważa, że automatycznie niejako z automatu powinno dochodzić do tego, aby w momencie złożenia poprawki do projektu uchwały ta uchwała była procedowana w trybie dwóch czytań. Naszym zdaniem, zdaniem wnioskodawców, nie jest to potrzebne. Natomiast uwzględniliśmy bardzo ważny zapis, który w 2016 roku w pracach
był przez pana prezydenta podnoszony, mianowicie autopoprawka do budżetu nie stanowi integralności przy integralności uchwały budżetowej, czyli to jedyna autopoprawka do jednego projektu uchwały, którą można wycofać. No z uwagi na to, słusznie, że jeżeli Wysoka Rada odrzuciła projekt budżetu, to wtedy gmina funkcjonuje według projektu. I to jest właśnie ten kłopot za autopoprawkę. Więc to zostało uwzględnione. Mamy tą kwestię proceduralną, którą musimy dopracować, aby podejmowane uchwały w tym okresie przejściowym były zgodne z przepisami prawa. Myślę, że to się da zrobić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy są prezentacje od komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu nawet nie ma. Otwieram dyskusję. Procedujemy do 1123. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, ponieważ mam wniosek o odsłonięcie drugiego czytania, wyznaczam termin po autopoprawce na godzinę 14 i na godzinę 14.15 termin poprawek.